Joanna Pruta, jestem dziennikarką Gazety Pomorskiej i na co dzień zajmuję się kulturą, ale od 2 miesięcy przede wszystkim zajmuję się moim synem Jakubem i w związku z tym dzisiaj nie mogło być inaczej. Będzie coś dla dzieci. Zbiór opowiadań Diogenes w beczce, a właściwie opowieści, które są w tej rodzinie od, można powiedzieć, kilku pokoleń, ponieważ dziadek Jakuba, mojego syna, czytał te opowieści jego ojcu, Michałowi, a teraz Michał czyta je Jakubowi. Ja przeczytam fragment opowieści Ogień Prometeusza. Kiedy król bogów Zeus dawno temu zdecydował, że osiedli się na górze Olimp, całą jego drużynę ta decyzja bardzo zdziwiła. Tak wysoko, tak daleko. Dlaczego akurat tam? Zastanówcie się, powiedział Zeus. Gdybyśmy mieszkali w jakiejś dziurze za wsią, zwykli śmiertelnicy będą nam się plątać po naszej boskiej kuchni, będą się bawić ogniem i piorunami, a tak przecież być nie może. Raz, dwa i podpatrzyliby wszystkie nasze boskie cuda. A Olimp jest wysoko, Olimp jest daleko. Wejść na Olimp, nikt z nich się nie odważy. Wobec tego Zeus i cała jego świta, nie ociągając się, wraz z całym dobytkiem przenieśli się na szczyt góry, gdzie czekał na nich niezwykły złoty pałac. Zamiast zwodzonego mostu miał gęstą chmurę, która unosiła się i opadała tylko na boskie rozkazy. Schowani za nią, z zadowoleniem popijali nektar i jedli ambrozję, zapewniające im wieczną młodość i nieśmiertelność. Poza tym czujnie strzegli innych swoich przywilejów. Władali piorunami, deszczem i wiatrem, a także ogniem. Wówczas o czymś takim ziemianom się nawet nie śniło. A Olimp był wysoko, Olimp był daleko, tak, że nikt nie miał odwagi się tam zapuszczać. Król bogów Zeus miał więc powody do zadowolenia, dopóki nie pojawił się Prometeusz. Wszystkiego dobrego z okazji Święta Wolnych Książek.